Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest Tomek Szwajgert, wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. Dzisiaj, drodzy Państwo, porozmawiamy o Jacku Sasinie, którego rolę w polskiej polityce na naszym kanale zaczął wyjaśniać właśnie Tomek. I tutaj zacznę od wpisu Mariusza Gierszewskiego, dziennikarza Radia Z, na Twitterze z wczoraj. Sasin buduje zakon BIS. Przed rekonstrukcją rządu Jacek Sasin organizował spotkania z posłami PiS w budynku Ministerstwa Aktywów Państwowych. Na jedno z nich zjawiło się około 20 polityków z byłą premier Beatą Szydło na czele. Rozmawiano o zbyt dużym wpływie otoczenia Morawieckiego na partię. Ja jeszcze wytłumaczę Państwu, że zakon BIS, tak są określani politycy tak zwani zakonu PC, Porozumienia Centrum, czyli ci towarzysze, którzy byli z Jarosławem Kaczyńskim na samym początku jego politycznej drogi i później przechodzili z nim do kolejnych jego formacji, czyli właśnie do przez moment akcji wyborczej Solidarność, no właśnie taki zakon, czyli bazowa grupa ludzi, że on tutaj sugeruje, Mariusz Gierszewski, że próbuje Sasin coś zakładać. Tomku, o co walczy Jacek Sasin? Mówiliśmy wcześniej o tym, że pan Jacek Sasin skupił w swoim władaniu najważniejsze frukta, to znaczy mianowanie wszystkich ludzi do spółek Skarbu Państwa, na wszystkie stanowiska. Niewątpliwie zrozumiał to dokładniej i pan Jarosław Kaczyński, a w szczególności pan premier Morawiecki. I pan premier Morawiecki, a tak naprawdę w tej chwili pan minister Dworczyk, wycinają ludzi Sasina, na przykład z PGNiG-u i z innych tych dużych spółek. Szanowni Państwo, awantura w tej chwili toczy się o zbrojeniówkę, czyli o to, czym pan minister Dworczyk był zawsze najbardziej zainteresowany. Zwróćcie Państwo uwagę teraz, w jaki sposób wrócił pan były minister finansów. Zobaczcie Państwo, w jakiej komitywie pan były minister finansów jest z panem Dworczykiem. Określał go mianem Tadeusza już nawet w debacie publicznej, także już był bardzo zadowolony, że pan minister Kostrzewski się weźmie, zajmie. Kościński. Kościński, proszę. Bardzo proszę, Kościński. Przepraszam pana Kostrzewskiego. Freudowski błąd. Panie Jarosławie, niech pan nic nie myśli na ten temat. Że pan minister Kościński zajmie się tematem zakupu, czy pozyskiwaniem środków na zakupy zbrojeniowe. No, szanowni państwo, tak tłumacząc to po prostu. Co mieli już zabrać, to pozabierali. Mają te stałe, chodzące kontrakty, na których się usadowili i których pilnują, a tutaj mają no chyba największe frukta, które mogą wziąć, czyli kontrakty zbrojeniowe, które są poza budżetem, poza przetargami. To jest Eldorado. Pomijam już te wszystkie działania, to już tutaj ludzie nawet nie znający się jakoś na tematyce wojskowej zobaczą, że w tej chwili kupujemy de facto stare śmigłowce, które przegrały przetarg z Karakalami. Kupujemy 32 śmigłowce AW-149 włoskiego koncernu Leonardo, a mogliśmy kupić za 13 miliardów, za ponad 13 miliardów 50 Karakali. Oprócz tego, że za zerwanie tego kontraktu z Karakalami zapłaciliśmy 80 milionów kary,
Szanowni Państwo, no, nie ma o czym mówić. Naprawdę, to już sami wiecie, to już nie musimy dalej wchodzić w to wszystko. Jeżeli do tego dołożymy jeszcze ten list do pana prezydenta Dudy, który miał wpływać również na pewnego rodzaju kontrakty zbrojeniowe czy rozmowy z lobbystami włoskimi, wygląda to bardzo słabo. To czekają na... Ja może teraz tylko też tytułem. Michał Dworczyk, którego tu wspomniałeś, to jest osoba, którą szersza rzesza ludzi nie kojarzy, mimo tego, że jego korespondencja co i rusz od ostatniego roku, ponad roku już, funkcjonuje w różnych odstępach czasu jako takie szokujące prawdy na temat rządów PiS, dyskretnie przemilczane przez większość mediów, w sposób zresztą moim zdaniem haniebny, bo to przemilczają to media, które tak mocno lansowały jako afery słynne taśmy z 2014 roku. Michał Dworczyk, jak nomen omen, jak wiemy z korespondencji, nazywany Miszą, jest prawą ręką Mateusza Morawieckiego i on powinien zapłacić za te maile nie tylko stanowiskiem, ale też, nie bójmy się tego nazwać, zarzutami, dlatego że on przenosił kwestie dotyczące ochrony tajemnicy, które zawierały tajemnicę państwową, na prywatną skrzynkę mailową, w której ujawniał informacje, jak chociażby to, co ciebie oburzyło jako osobę przez lata związaną z wywiadem, no, gdzie po prostu w skrzynce nagle zaczęły funkcjonować tajemnice... Funduszu operacyjnego. Tak, no tajemnice państwowe, no rzeczy chronionej. No, albo jesteśmy poważni i za takie rzeczy, bo to już nawet nie chodzi o to, co się robi, tylko że jeżeli się złapało delikwenta na czymś takim, to niewyciągnięcie konsekwencji wobec niego jest skrajnie demoralizujące. To raz. Bardzo słusznie, wejdę ci w słowo, ale bardzo słusznie zauważyłeś, zwróć uwagę, że pan minister Sasin jako jedyny potwierdził prawdziwość maili Dworczyka. Jako przypadkiem. Jedyny potwierdził. Przypadkiem. Przepraszam, proszę bardzo. Nie, to jest ważne, no bo to też pokazuje, bo oficjalna oficjalna linia obrony ludzi Dworczyka i Morawieckiego jest taka, że ataku dokonali Rosjanie, być może Białorusini, być może Białorusini z Rosjanami, a więc nie będziemy wypowiadać się na temat wrogiego działania i państwo chyba też nie chcecie nas pytać o to, co robią rosyjskie specsłużby, chyba nie będziecie od nas wymagali. No taka trochę dziecinna próba, no nie wiedzieć czemu honorowana przez większość... Kamiński z Wąsikiem zorganizowali jakieś tajne posiedzenie Sejmu, no ci ludzie wyszli zażenowani z tego, co nie, no przecież to są żarty, no to jesteście, to jest mniej więcej tak samo profesjonalne, jak próby włamywania się do nas. No, no natomiast albo podsyłanie nam waszej agentury, ale to na inną rozmowę. A przy okazji, to już tak, bo to Tomek na to zwrócił uwagę, że no jednak te 8 flag za panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, polskich flag 8 i pan prezes stojący pomiędzy 3 a 5 jak przecinek, to drodzy państwo, to za czasów towarzysza Stalina to mniej niż kilkadziesiąt trupów to by nie zmyło takiej hańby. Agentura u Kurskiego, naprawdę. Wielopoziomowa agentura u Kurskiego, agentura wśród organizatorów. Słuchaj, kombinacja operacyjna taka, że ojej. Ale wracając... Pieniądze pójdą, nie bój się, pieniądze pójdą, Wąsik wymyśli już coś. W każdym razie mamy sytuację taką, Tomku, żebym ja tutaj, żeby był właściwy przekaz z tego, o czym mówimy, że czy ja dobrze rozumiem, że Jacek Sasin po prostu rozpoczyna ostatnią grę o kasę, że to już są ostatnie miesiące, gdzie oni po prostu próbują, gdzie tutaj ludzie mają problemy z zapłaceniem czynszu, z zapłaceniem opłat, z inflacją, z tym, że nie starcza pieniędzy na wakacje, nie starcza pieniędzy na wszystko. Na jesieni będą jeszcze bardziej przyziemne tego. A ci panowie zaczynają ze sobą walczyć o posady i kontrakty. Wiesz, szanowni państwo, węgiel się skończył. Widzicie, że już... Za chwilę jeszcze Rosjanie teraz już nałożą tak samo embargo. Nie tylko my, już Rosjanie powiedzą, że nie.
10 lipca już w zasadzie będzie koniec. Także inne biznesy, no, nawet już nie za bardzo, jak jest z czego brać. No sami widzicie Państwo, jaki jest stan no, tutaj do naszej gospodarki. A tutaj takie cukierki. Popatrzcie, poza budżetem, przecież specjalnie postawili tych wszystkich posłów opozycji pod ścianą. Co nie zgodzicie się na obronę, kiedy wojna, kiedy tutaj przetargi, jakie przetargi, poza budżetem. No i teraz zobaczcie, ilu chętnych. Pan minister Błaszczak podpisuje to, co mu tam każą. Kto pierwszy dotrze do pana miłościwie nam panującego Jarycy, bo już tak będę mówił, bo on tak się zwraca do ludzi innych i wyśmiewa. I kto pierwszy dotrze do pana Jarycy i powiedzą, że Jaryca się zgodził, no to oni to wyrywają. No, a że jeszcze przy okazji pan minister Sasin został tak doceniony w Starachowicach, a pan Jarosław Kaczyński nie został, no to już zrozumiałe. Teraz wiadomo, no. Walki. Po prostu walki o kasę. Czyli to, co on próbuje zbudować, to jest po prostu nie tyle frakcja polityczna, co po prostu próbuje obronić swój stan posiadania, bo widzi ofensywę, widzi pana byłego ministra, obecnie znowu ministra Kościńskiego, prawa ręka Mateusza Morawieckiego w zakresie finansów, koleś, który się świetnie orientuje w przepływach finansowych, więc na pewno człowiek, który dobrze będzie wiedział, jak negocjować takie kontrakty. Ja tutaj oczywiście poruszam się, posługuję się sarkazmem w sposób celowy i zamierzony, dlatego że takie transakcje powinny być transparentne, ale natomiast oni będą wykorzystywać fakt, że dotyczy to handlu bronią i będą właśnie wykorzystywali nietransparentność tego, moim zdaniem, dla własnych celów. Natomiast, no. Przypominam, że tutaj same kontakty i możliwość zawierania tych kontraktów ma się do czynienia z niezwykle wpływowymi ludźmi na całym świecie. To jest tutaj niesamowicie ważne. To są naprawdę bardzo ważne kontrakty. Bardzo ważne kontakty. Czyli mamy tutaj tak naprawdę do czynienia z próbą obrony jakichś swoich jeszcze aktywów przez Jacka Sasina przed atakiem Mateusza Morawieckiego. Dokładnie tak. I Tomku, kto wygra ten spór? Mateusz Morawiecki czy Jacek Sasin? Przegramy my wszyscy. Okej. Tak też można zakończyć. Drodzy Państwo, jeśli się podobało, tradycyjnie proszę o subskrypcję kanału i udostępnianie tego materiału jak najszerzej. A Państwu polecę Historię bez cenzury. To jest magazyn, którego jestem wydawcą i jednym z autorów. Piąta kolumna Putina. Materiał o rosyjskich wpływach w Europie w kontekście historycznym. Gdzie i dlaczego jest najwięcej Rosjan na terenie dawnego Związku Sowieckiego? W jaki sposób Rosjanie kolonizowali podbite kraje? W jaki sposób mogą się dzisiaj upominać o rzekomo naruszane ich prawa? Ale oprócz tego, bo to oczywiście tylko jeden z tekstów, temat okładkowy, bardzo ciekawy tekst, portret poprzedniego wielkiego zadłużyciela Polski, Edwarda Pożyczkobiorcy, czyli Edwarda Gierka. Tylko że on, Gierek, coś tutaj wybudował za te pożyczki. Jest też materiał o, uwaga, komputerach w latach 70. w PRL-u, było ich, uwaga, 118. No i o tajemniczym dożywociu, które dostał Erich Koch. Człowiek, który dostał karę śmierci, powinien był zawisnąć, bo był jednym z większych zbrodniarzy niemieckich. Z jakichś powodów trzymano go przez wiele, wiele lat w więzieniu. Niektórzy uważają, że Erich znał tajemnicę pobytu, przechowywania bursztynowej komnaty. Jeśli tak było, to chyba zabrał ją ze sobą do grobu. Dziękuję, drodzy Państwo. Do zobaczenia.